Przed nami dwie ostatnie rundy tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata, a już 1 listopada rozpoczyna się rajd Australii. Tegoroczny sezon był wyjątkowo pechowy dla zespołu Peugeota, przynajmniej pierwsza część tego sezonu, mówi Corrado Provera. Przed sezonem 2001 wszyscy uważali nas za faworytów. Rzeczywiście wyglądało na to, że mamy duże szanse na mistrzowski tytuł, ale potem wszystko zaczęło się toczyć w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Czego nam w dalszym ciągu brakuje, kontynuuje pan Corrado Provera, to swego rodzaju doświadczenie. Nasz zespół jest bardzo młody. To rok 2001 to dopiero drugi kompletny sezon naszego zespołu w rajdowych Mistrzostwach Świata. Staramy się nie powtarzać tych samych błędów, które popełniamy, bo przecież tak naprawdę każdy popełnia błędy. W rajdowych Mistrzostwach Świata najważniejsze jest, aby mieć uniwersalny samochód. Wszyscy wiedzą, że nasz samochód spisuje się po prostu fantastycznie na asfaltach, ale przecież spisuje się znakomicie także na wszystkich innych nawierzchniach. W zeszłym roku, o tej porze roku, mieliśmy już na swoim koncie zwycięstwa na wszystkich rodzajach nawierzchni. Co ważne, nasz inżynier, pan Michel Nandan, skonstruował takie podwozie samochodu, które umożliwia nam wykorzystywanie tych samych pojazdów we wszystkich rajdach, niezależnie od nawierzchni. Ta strategia jest zupełnie inna od strategii Forda, który przygotowuje inne samochody na rajdy szutrowe i asfaltowe. Ponownie pan Corrado Provera. Ogromnie szkoda rajdu Monte Carlo, rajdu, w którym straciliśmy dużo punktów. Straciliśmy 10 punktów także w Szwecji, pomimo tego, że wygrał tam Rowan Pera, ale wskutek regulaminu, który obowiązuje, tych punktów nie zdobyliśmy. Podobnie było w Australii, kiedy na rajdzie Akropolu, kiedy to Rowan Pera zajął 3. pozycję. Bardzo dużo punktów straciliśmy przez ten regulamin. O czym jednak pan Provera nie wspomina, ostatnio na Korsyce Peugeot zyskał przez taki właśnie regulamin, ponieważ Jesus Puras, który wygrał rajd, nie zdobył punktów dla Citroena. Czego także bardzo żałujemy, mówi pan Provera, to fakt, że niemożliwe było wcześniejsze przygotowanie nowej wersji naszego samochodu, wersji, która jest dużo szybsza od samochodu starego. I ponownie pan Corrado Provera. Mamy znakomitych kierowców, mamy Paniciego, mamy Grenholma, mamy Didier Oriola. Bardzo cenimy szczególnie tego ostatniego kierowcę. On dał nam ogromnie dużo doświadczenia w tegorocznych startach. Didier Oriol, specjalista od nawierzchni asfaltowych. Czeka nas rozstanie z Didier Oriolem. Bardzo tego żałujemy. To znakomity kierowca, który, jak powiedziałem, przekazał nam ogromnie dużo swojego doświadczenia i w dużym stopniu przyczynił się do naszych wyników. Zasłużył na ogromne podziękowania z naszej strony. Il n'a pas été nombriliste, il a été au service de l'écurie et vraiment nous le remercions. A tak Corrado Provera dziękował Oriolowi za zwycięstwo w rajdzie Katalonii. W tej chwili w klasyfikacji rajdowych Mistrzostw Świata 4 kierowcy jeszcze mają szansę na mistrzowski tytuł. Są to Colin McRae, Tommy McKinnon, Marcus Grenholm i Richard Burns. My oczywiście bardzo byśmy chcieli, aby to Marcus Grenholm zdobył mistrzowski tytuł, aczkolwiek ważny jest dla nas również tytuł w klasyfikacji producentów. Bardzo liczymy na Richarda Burnsa w roku przyszłym. Myślę, że ten kierowca otrzyma samochód, na jaki zasłużył, na jaki zasługuje jego niewątpliwy talent. I mamy nadzieję na dobrą z nim współpracę w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o tegoroczny sezon, mamy nadzieję na walkę do samego końca i na zwycięstwo.
Jeżeli w rajdzie Australii pójdzie nam dobrze, to być może, że w rajdzie Wielkiej Brytanii nie będzie się już o co ścigać. Nie ukrywam, że mamy nadzieję na zapewnienie sobie tytułu mistrzowskiego już na antypodach. Robimy wszystko, aby tak się właśnie stało. W roku ubiegłym rajd Australii był bardzo szczęśliwy dla Peugeota. Markus Grenholm zajął pierwszą pozycję, François Delecour był trzeci. Ale wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie dużo trudniej. I ponownie Corrado Provera. Jeżeli w Australii pójdzie nam dobrze, jeżeli zdobędziemy tam dużo punktów, to mamy nadzieję na to, że w rajdzie Wielkiej Brytanii będziemy już mogli skupić się na walce o tytuł mistrza dla Markusa Grenholma. Liczymy po prostu na to, że już w Australii uda nam się zapewnić tytuł mistrzowski w kategorii producentów. W roku ubiegłym Carlos Sainz miał ogromnego pecha w Australii, ponieważ zatrzymał się w tym właśnie miejscu pomiędzy żółtą a czerwoną tablicą, w miejscu, gdzie nie wolno się zatrzymywać. I za to został wykluczony z rajdu. Richard Burns ukończył ubiegłoroczny rajd Australii na drugiej pozycji. Numer 5 to Colin McRae, który jechał znakomicie, ale musiał wycofać się z powodu defektu silnika. Doskonale jechał także Tommy Mäkinen, który został wykluczony za to, że okazało się, iż jego samochód jest niezgodny z przepisami. W tym roku Tommy Mäkinen wystartuje z innym pilotem, z Timo Hantunenem, ponieważ Risto Mäkinen-Mäki jest w dalszym ciągu w szpitalu po wypadku na Korsyce. Hantunen to wyjątkowo doświadczony pilot, ma 51 lat i aż 934 różne imprezy sportu motorowego na swoim koncie. A jak przebiegnie tegoroczny rajd Australii, zapraszamy na relację na antenie Eurosportu według schematu, który widzimy w tej chwili na ekranach. W dzisiejszym automagazynie to już wszystko. Do usłyszenia na antenie Eurosportu.